Dobry wieczór, dzień dobry, witam serdecznie. Witamy w pierwszym odcinku Q&A o serialu Ostatnie Słowo. Przez wiele lat zadawaliście nam pytania, pytania nadchodziły z całej Polski. Wybraliśmy parę najciekawszych, na które dzisiaj odpowiemy. Ja nazywam się Miłosz Konarski, będę waszym gospodarzem, a wraz ze mną jest pełna obsada serialu. Dzień dobry, nazywam się Paweł Olarczyk i jestem Markiem. Witajcie, nazywam się Małgorzata Heretyk, w serialu gram Zosię. Ola Białkowska, reżyserka drugiego sezonu. Cześć, jestem Beata i gram szaloną Krystynę, która kocha Marka. A więc zadam teraz pytania, które zadawaliście nam za pomocą serwisu Ask.fm. Jeżeli chcecie dowiedzieć się jakichś kolejnych rzeczy, oczywiście również możecie zadawać tutaj w opisie, macie link do naszego profilu na Ask.fm. Przejdźmy już do samych pytań. Pytanie numer 1. Czy Marek już definitywnie wybrał Zosię? Tak! I powiedział, nie. Kolejne pytanie już nieco z bardziej osobistych. Czy główny bohater ma łaskotki? A tego dowiemy się w ostatnim odcinku drugiego sezonu. Kto zagrał w odcinku Ławeczka? To zależy w którym, bo jak wierni widzowie zauważyli, powinni zauważyć. W każdym sezonie jest odcinek o nazwie Ławeczka. W pierwszym odcinku pierwszego sezonu zagrałem ja wraz z Beatą Śliwińską, Krysią. Natomiast w drugim sezonie, w odcinku Ławeczka, zagrałem wraz z Romkiem, którego grał Radosław Zalewski. Pozdrawiamy Radka. Ile sezonów jest planowanych? Co ja ci mam powiedzieć? No ile, no? W końcu zacznę coś zarabiać na tym. Jezu... Jak wyglądał dobór obsady do serialu? Zgłoszenia napływały do nas nie tylko z całej Polski, ale również z całego świata. Pisały do nas i dzwoniły niezliczone ilości amerykańskich aktorek, które niestety miały problem z naszym castingiem, ponieważ nie radziły sobie z językiem polskim. Jedynym wyjątkiem, którym udało się tutaj poradzić z językiem polskim, była Marion Cotillard. Niestety jej napięty grafik nie pozwolił wziąć udziału w naszej produkcji, ale staramy się znaleźć jej jakiś epizod w kolejnych sezonach. Powiedzcie coś więcej o tej uroczej dziewczynie. Zosia wcale nie jest urocza. Zapewne chodzi o mnie. Może rozszerzyć by czas trwania każdego odcinka? Absolutnie nie, ponieważ już nie mam więcej czasu. A poza tym jesteśmy zwolennikami krótkiej formy i widz musi czuć niedosyt. Kiedy? Nowe! Komiks. Co będzie się działo w trzecim sezonie? W trzecim sezonie Marek będzie zajmował się nie tyle już potyczkami sercowymi, co swoją nowo odkrytą pasją. Jaka to będzie pasja, nie zdradzamy, ale obiecujemy, że będzie się działo. Czy serial został jakoś nagrodzony? Tak, a mamy pogratulowano. Czy Marek planuje dalszą karierę muzyczną? Może jakieś teledyski, single, epki, a może pełny album? Tak, planuję wydać całą płytę, która będzie wyprodukowana przez Timbalanda, już prowadzimy z nim rozmowy. Znajdzie się na niej wiele występów gościnnych, zaśpiewają takie gwiazdy jak na przykład Madonna, David Hasselhoff i Edyta Górniak, ponieważ głos Edyty Górniak bardzo współgra z głosem Marka. Na złość ludziom nagram beznadziejną piosenkę, której będą musieli słuchać, bo będą ją puszczać w radiu ZWRM, w polskim radiu, a nawet w Radiu Maryja. Zaśpiewana zostanie m.in. nowa wersja Dumki na dwa serca. Czy Marek jest adoptowany? Co to jest ten niebieski wafel? Niebieski wafel jest to ulubione ciasteczko, zaraz po ciasteczku z dziurką. Ulubione ciasteczko Marka. Jaka jest ulubiona dziurka Marka? Moim ulubionym ciastem jest ciasto czekoladowe z rodzynkami, które można kupić... Przepraszam, chodziło mi oczywiście o ciastko z dziurką. Tak, wykonali Zosi. Tak, dokładnie. Cała filozofia ciastka nie polega na jego składzie, ani też smaku i ilości zawartości cukru czy orzechów, ale polega na jego kształcie. Dziurce. Bo ciastko bez dziurki... To nie ciastko. Co tu robi ten Miłosz? Ja tym wszystkim rządzę. Jestem montażystą. I to już na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze Q&A. Jeżeli macie dla nas jakieś kolejne pytania, zadawajcie na naszym profilu na Ask.fm. Wybierzemy te tylko najciekawsze i być może nagramy kolejny odcinek z odpowiedziami. A tymczasem żegnamy się z wami.
Paweł, Krysia, Zosia i Ola oraz Miłosz Konarski.